To, że jestem nimfomanką? W zasadzie nie wiem, co to znaczy, ale na pewno jest to dla mnie problem. Muszę skrywać w sobie te dwie osobowości. Tę normalną, która wiedzie normalne życie, zupełnie normalne. I tę drugą, która może jest krytykowana przez wiele z nas. Ale co mam zrobić? Ja się z tym męczę. Ja się z tym męczę, bo ja muszę iść codziennie normalnie do pracy. A potem moja osobowość nie wytrzymuje. Jest jedyny moment, w którym lubię siebie. To jest ten moment, w którym mam przy sobie mężczyznę. Chyba nieważne jakiego. W ogóle, że go mam i że stara się spełnić to, co jest we mnie najsłodsze. Wydaje mi się, że moim największym marzeniem jest spotkać takiego mężczyznę, który byłby w stanie mnie zaspokoić w 100%. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. Ale czekam. Nimfomanka może być osobą wierną jednemu partnerowi. Wcale nie musi szukać wielu partnerów, jeżeli swoje wzmożone libido zaspokaja w danym związku partnerskim. Pamiętam jedną rzecz. Kiedyś z moją koleżanką poszliśmy na mecz. Mecz koszykówki. Było tam fajnych parę chłopaków. Przesłodkich, przeuroczych, naprawdę, wierzcie mi. I pomyliłam toalety. No ale co mam zrobić? Taka już jestem. Nimfomanka będzie chciała bardziej zwracać pewnie na siebie uwagę swoim strojem, wyglądem, zachowaniem, sposobem bycia, będzie inaczej iść. Będzie po prostu chciała zwrócić męskie oczy na siebie, gdyż może w nich postrzegać potencjalnych partnerów seksualnych. Prawdziwa miłość? Nie wiem, czy w kontakcie mojej osoby w ogóle istnieje. Ale jeżeli by była takowa, to byłoby to spełnienie całego mojego życia. Wszystkiego. Może to jest realne.